Witam Was w czwartym filmie z serii R dla początkujących. W poprzednich filmach dowiedzieliście się, jakie są struktury danych w R oraz jak dane z R eksportować oraz do R importować. W tym filmie zaczniemy naukę programowania. Poznamy takie podstawowe struktury jak pętle, jak funkcje, warunki i wyrażenia warunkowe. Ostatecznie spróbujemy napisać pierwszą użyteczną funkcję z wykorzystaniem tych wszystkich elementów, czyli napiszemy pierwszy prosty program. Od czegoś trzeba zacząć i mm, taka tradycja nakazuje, żeby zacząć od drukowania na ekran napisu hello world, czyli witaj świecie. Jak kliknę run w czwartą linijkę mojego kodu, który przygotowałem tutaj w skrypcie po lewej stronie, no to faktycznie na ekranie pojawi się Hello World. Jak to się stało? Wykorzystałem funkcję CAT, która po prostu drukuje na ekran i w nawiasie okrągłym dałem tutaj jako argument po prostu w cudzysłowie napis, który chcę wydrukować. Jest to bardzo proste. Jak tę operację powtórzyć? Jak to zrobić, na przykład, żeby tych napisów wydrukowało się na ekran 10? No nic. Trudniejszego. Strzałka w górę, enter, strzałka w górę, enter, strzałka w górę, enter, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to komputer zrobił sam za nas. I to się dzieje z użyciem pętli. Ja mam przygotowaną pętlę w, tutaj od 8 do 10 linii. Kliknę run i zobaczcie, uzyskałem 10 napisów. Hello World. Jak nie wierzycie, to możecie je policzyć. Tu jest pierwszy, tutaj jest drugi, a tutaj jest dziesiąty. Voila. Jak to się stało? Użyłem funkcji, znaczy użyłem pętli for. Pętla for jest najbardziej uniwersalną z funkcji, ponieważ praktycznie w każdym przypadku inne rodzaje funkcji, na przykład funkcję while, można zastąpić pętlą for z powodzeniem, dlatego Dzisiaj się na niej wyłącznie skupię, nie będę pokazywał innych rodzajów pętli, nie wszystko na raz. I składnia tej pętli zaczyna się od słowa kluczowego for. Jest to po prostu nazwa rodzaju pętli. Następnie w nawiasie okrągłym znajduje się chyba najważniejsza rzecz, która pozwala nam kontrolować przebieg programu. To znaczy, najpierw definiujemy, wymyślamy sobie jakąś tutaj zmienną nazwę dla niej. Ja z tradycji wybrałem i, która razem z przebiegiem każdego cyklu pętli się będzie zmieniać. W jakim zakresie? W zakresie in 1 do 10. Jak pamiętacie z odcinka o wektorach, jak wprowadzę w konsoli 1, 10 yy, oddzielone dwukropkiem, no to otrzymuję wektor liczb naturalnych od 1 do 10. No i teraz to i za każdym cyklem za każdym przebiegiem tej pętli zmienia się od jeden. Do 10. My w takiej prostej pętli nie wykorzystujemy tego, co tam się w środku do końca dzieje. My po prostu mm, komputer liczy sobie w pamięci od 1 do 10 i za każdym razem wykonuje polecenie. Jakie polecenie? Ano takie, które zostało ujęte w parze nawiasów klamrowych. Tutaj otwieramy nawias klamrowy, tutaj ten nawias klamrowy zamykamy. No i pomiędzy tymi nawiasami klamrowymi znajduje się polecenie, które już dobrze znacie, ale różnica jest jedynie taka, że. Do napisu Hello World dodałem ukośnik n. O, no, już popsułem, zdążyłem coś przestawić, ale wracamy. Czyli po Hello World wykrzyknik znajduje się ukośnik n. O co z tym chodzi? Chodzi o to, żeby każda z tych linii została zakończona znakiem końca wiersza i każdy kolejny napis w ten sposób zaczynał się od nowego wiersza. No i teraz. Tak jak mówiłem na ostatnim, w ostatnim z filmów, no to ten znak końca wiersza to jest znak niedrukowalny. W Windowsie to jest powrót karetki i nowa linia, no ale nie ma takich znaków na klawiaturze. No i teraz, żeby to wpisać z klawiatury, no to korzysta się z takiego triku, że się. Stawia znak odwrotnej kreski ukośnej, a to, co się za tą kreską znajduje, R interpretuje niedosłownie, ale jako rodzaj takiego metaznaku. To znaczy, jak mu wpiszę odwrotna kreska ukośna N, to w tym przypadku interpretuje: Dobrze, to, to ja to zamienię na znak końca wiersza i tak sobie będę w środku działał. To jest bardzo wygodny sposób zapisu. No i zadziałało to, widzicie, 10 razy. Można takie proste pętle zapisać w jednej linii. Zauważcie, że jeżeli ja wykonam ten program, który jest w 14 linii, no to się okaże, że wychodzi dokładnie na to samo. Czyli jak mam prosty program no to i on się mieści cały w jednej linii, no to ja nie muszę używać tych nawiasów klamrowych. R doskonale się orientuje, że całe ciało funkcji w tej jednej linii się znajduje i nie szuka gdzieś dalej. Powiedziałem, że licznik czy indeks tej pętli, który nazwałem tutaj i zmienia się od 1 do 10. To spróbujmy to sprawdzić. Przygotowałem tutaj taką pętlę troszeczkę zmienioną. I co ona robi? Mówi sprawdzam, co to jest to i. Z każdym cyklem pętli, jak ono się zmienia. No i się okazuje, że wszystko jest tak, jak powiedziałem, czyli na początku wydrukowane to jest napis numer 1, 2, 3 aż do 10. Jak to się stało? Początek jest taki sam, czyli for i in 1 do 10, a następnie w środku siedzi funkcja cat i robi trzy rzeczy. Skleja ze sobą trzy elementy. Stałą, którą jest etykietka, to jest napis numer. Potem dokleja do tego po prostu po spacji, bo to jest taki separator, który oddziela te elementy, które są sklejone, wartość właśnie tego indeksu tego licznika, a na koniec dokleja znak nowej linii. No i w ten sposób otrzymujemy taką to konstrukcję. Czyli widzicie, że w pętli można przechwycić wartość tego licznika. Można się do niego po prostu odwołać, jak, jak do jakiegokolwiek innego obiektu, do jakiejkolwiek innej zmiennej. No, to są pętle, ale pętle nie są jakieś bardzo uniwersalne. Zobaczcie, że gdybym chciał teraz wpisać, wykorzystać jakąś taką inną pętlę, do tego, żeby wykonała nieco inną pracę, na przykład chciałbym, żeby nie drukowany był napis hello world, tak jak to, o jest tutaj, tylko chciałbym, żeby na przykład było drukowane imię mojego kota, czyli Lilka, no to ja muszę ten kod zedytować. No i robię tutaj teraz run. No i Lilka się po 10 razy, 10-krotnie sklonowała. No ale, no dobrze, ktoś powie, no ale ja jednak chcę zostawić sobie to hello world. No to dobrze, to ctrl z, cofnijmy te zmiany. E, I e, skopiujmy tę funkcję, ctrl c, ctrl v. E, przepraszam, pętlę. E, wpiszmy teraz Lilka tutaj. No, i się okazuje, że ten. Tutaj mogę drukować Hello World. Tutaj mogę drukować Lilka. Ale to nie jest do końca wygodne. Znaczy, mój kod się wydłuża. To jest jedna rzecz. No, a po drugie, gdzieś łatwo jest popełnić błędy. To znaczy. My tutaj, gdybyśmy chcieli na przykład, o nie, ja chcę teraz drukować nie 10 razy, tylko 12, zmieniamy tylko w jednej linii tego kodu, no i się potem hello world drukuje 12 razy, ale lika tylko 10, no i coś nam się potem tam nie zgadza. No, żeby zapewnić takiemu programowi większą uniwersalność, no to właśnie korzystamy z funkcji. Ja tutaj przygotowałem taką funkcję printer, którą najpierw uruchomię, zademonstruję jak działa, a za chwilę ją sobie rozbierzemy na części pierwsze. Do demonstracji wyczyszczę konsolę run no i teraz mam nowy obiekt, jak widzicie tutaj w środowisku obiekt się nazywa printer I to jest funkcja i jeżeli użyję tej funkcji printer i na przykład wpiszę tutaj imię smerfa ważniak no to zobaczcie dostanę ważniaka 10 razy jeżeli wpiszę inne imię, na przykład Smerfetka, no to dostanę to imię też 10 razy, czyli mam jakąś uniwersalność, tak? Powtarzam niby kod, ale z podstawieniem innej e, zmiennej. Jak to jest w tym kodzie zapisane, jak to jest zaprogramowane. Pojawiło się nowe słowo kluczowe function. I po tym słowie kluczowym w nawiasach okrągłych ujęte jest. E, Lista argumentów. No w tym przypadku ona jest elementarna, to jest tylko jeden argument x, no i teraz ten argument x jest przekazywany do ciała funkcji. Ciało funkcji jest ujęte pomiędzy tym nawiasem klamrowym, a tym nawiasem klamrowym, no i w tym ciele funkcji znajduje się pętla, którą już doskonale znamy, no i ta pętla i ciało znajduje się tu między tą parą nawiasów klamrowych, no i ta pętla wykonuje dziesięciokrotnie polecenie takie, że drukuje na ekran x. Połączony z symbolem nowego, znaczy końca wiersza. Co to oznacza? Oznacza to, że argument funkcji x został przekazany tutaj do tego polecenia, znajdującego się wewnątrz w ciele funkcji. Czyli mówimy o czymś, co się nazywa przekazywaniem argumentów. No i to jest bardzo, ale to bardzo wygodne. Moglibyśmy tę pętlę czy tę całą funkcję zapisać nieco prościej. Moglibyśmy ze względu na to, że cała pętla się mieści, po prostu mogłaby się zmieścić w jednej linii. To i cała funkcja tak naprawdę mogłaby się zmieścić w jednej linii. Możemy się w ogóle pozbyć tych nawiasów klamrowych, i to jest taki zapis tutaj zupełnie równoważny. A moglibyśmy jeszcze pójść o krok dalej, czyli po prostu usunąć te znaki nowej linii z programu no i otrzymujemy w ten sposób coś takiego. No i teraz jak kliknę run i raz jeszcze spróbuję tę funkcję uruchomić wybierzmy jakiegoś innego smerfa, ciekawe jak szybko mi się pomysł skończą pracuś, no to działa to dokładnie tak samo. Ale ja bym chciał jeszcze większej uniwersalności w tym kodzie, to znaczy chciałbym wydrukować jakiś napis Dowolną liczbę razy. No i ile to ma być? No, czasami 3, czasami 10, czasami 15. No, świetnie, no więc muszę jakoś zmodyfikować tę moją funkcję, muszę jakoś powiedzieć: drukuj jakiś napis, konkretną liczbę razy. No to tu już przygotowałem taką zmodyfikowaną funkcję Printer, i ona się różni tym od tej poprzedniej. Ona jest zapisana w tym samym stylu co o właśnie ta, czyli porównujemy tę funkcję z tą funkcją, tak będzie najłatwiej. I widzimy, że doszedł nowy argument po przecinku w tej liście, jest to n. No i co się z tym n dzieje? n jest przekazywane w to miejsce, to znaczy, że licznik tej pętli i będzie się zmieniał nie w zakresie od 1 do 10, tak jak tutaj było tutaj na sztywno wbite, tylko w zakresie od 1 do n. No, i teraz y, spróbujmy zobaczyć, jak to działa. Uruchommy tę pętlę, klikamy sobie Run. Pojawiła się już y, zmieniona funkcja Printer w środowisku. Zobaczcie, że teraz funkcja Printer to jest funkcja od argumentów X i N. No i zobaczmy. Printer. E, no właśnie, powiedziałem, że mi się szybko skończą pomysły. Inny smurf, a może nie smurf, Gargamel. I tego gargamela chciałbym na no, niewielką liczbę razy. Gargamel jest straszny, chciałem tylko trzech gargameli, gargamelów, nie wiem. No i mam trzy razy gargamel na ekranie. Spróbujmy teraz sprowokować tę funkcję do błędu. Zamienimy kolejność argumentów. Zobaczymy, co się stanie. Najpierw chciałem gargamela trzy razy, a teraz chcę trójkę gargamel razy. No i tak się nie da. To jak zamieniłem pozycję tych argumentów, no to to już nie działa. To nie ma sensu. Ale mogę ten sens przywrócić, działając na zasadzie niepozycyjnej, ale podawania argumentów za pomocą etykiety i wartości. Pamiętajmy, że ta trójka to miało być argument n, więc jeżeli dam n równe 3, a Gargamel to miało być x, więc dam x równe Gargamel, no to. Się zorientuje teraz, że wszystko jest ok, no bo będzie konkretne wartości argumentów mógł przypisywać do konkretnych symboli i dalej przekazać do ciała funkcji. E, idąc e, kilka e, kroków dalej, e, chciałbym Wam pokazać, Wyrażenia warunkowe, a wcześniej warunki, z których te wyrażenia warunkowe są budowane. I w celu tej demonstracji, to ja bardzo prosto zbuduję trzy takie jednoelementowe wektory. No, w innych językach programowania byłyby to po prostu zmienne, no ale tutaj, no wszystko musi być co najmniej wektorem, a no więc mamy wektor x, y, z i to są wartości 1, 2, 3. No i ja mogę zacząć się porównywać: czy x jest mniejsze od y. Prawda true po angielsku. Czy x jest równe y? No to skoro jest mniejsze od y, no to nie powinno być równe. False. No i wszystko się zgadza, no bo x jest jedynką, y jest dwójką, no to jedynka dwójce równa być nie może. Ale możemy się zapytać o taką nieostrą nierówność, czy x jest mniejsze bądź równe y? No i powrotem dostaniemy prawdę, na no co się wszystko zgadza, e, dokładnie tak jak na lekcjach logiki. E, sprawdźmy, czy na przykład x jest równe z. No i to jest fałsz, no bo x jest równe 1, a z jest równe 3. No więc nie są sobie równe. Można używać R jako kalkulatora do operacji logicznych, czyli na przykład ewoluować wartość logiczną zdań. Na przykład, jak sobie damy dwa zdania, x mniejsze od y no to, to wiadomo że jest prawda. Jak damy sobie y jest mniejsze od z, no to to też jest prawda. Zwróćcie uwagę na wartości liczbowe. No ale możemy to połączyć w koniunkcję logiczną. Czy to prawda, że x jest mniejsze od y i y jest mniejsze od z? Tę koniunkcję logiczną się realizuje za pomocą znaku et, czyli ampresant po angielsku. To jest z łaciny po prostu i, no więc ma to jakieś takie znaczenie w języku naturalnym. No i to jest prawda, no bo skoro x jest mniejsze od y, i to jest prawda, y jest mniejsze od z, to jest prawda, no to prawda i prawda zwraca nam prawdę. Gdybyśmy się zapytali na przykład, czy y jest... Większe od x lub y jest większe od z, no to też jest prawda. Sprawdźcie sobie, policzcie na palcach, czy tak to jest. No ale możemy sobie takie sprawdzenia robić też dla mm, jakichś wyrażeń matematycznych. Możemy na przykład sobie sprawdzić, czy cosinus pi czwartych jest równe połowie pierwiastka kwadratowego z dwóch. No to już jest zadanie dla Was do tutaj zastanowienia się trochę nad trygonometrią, czy tak faktycznie powinno być, jaki to jest kąt pi czwarte w stopniach, no bo ja oczywiście podałem wartość w radianach, no i wartość tego kąta, jaka powinna odpowiadać wartość funkcji cosinus, możecie sobie sprawdzić to w jakichś tablicach, możecie sami policzyć, pobawcie się trochę, no ale R twierdzi, że to jest prawda. Zobaczmy na kolejne wyrażenie. I tutaj sprawdzam, czy połowa pierwiastka z dwóch jest równa odwrotności pierwiastka z dwóch. Oho i dostaje fałsz. No i dlatego tutaj zrobiłem taką buźkę smutną i dałem tutaj trzy wykrzykniki no bo ja się spodziewałem, że to będzie prawda, no bo matematycznie rzecz biorąc, no to pierwiastek kwadratowy z dwóch, czyli liczba z rozwinięciem dziesiętym, początkiem tego rozwinięcia wyglądającym tak następująco, SQRT z dwóch wyglądająca tak, to jej połowa faktycznie jest równa jej odwrotności, no bo to jest jedyna liczba, która spełnia taki oto układ równań, Pójdźmy na chwilę do Zasmos, jak dam sobie pierwszą funkcję f od X to jest równe 1 przez X, czyli mamy odwrotność. Dam drugą funkcję G od X i to będzie równe tym razem x na 2, czyli połowa tutaj mamy hiperbolę tę czerwoną i mamy funkcję liniową tę niebieską. No to przecięcie tych dwóch punktów, zobaczcie, jest w patrząc po tych rozwinięciach dziesiętnych, jest w 1 414 1, 4 i 0707, czyli to są skończone, znaczy one są nieskończonymi rozwinięciami w teorii, ale one są tutaj wypisane do trzech miejsc po przecinku. No i Jakim dwóm wartościom to odpowiada? No rozwiązaniem tego układu równań jest para, oczywiście mm, liczb. Jest to punkt przecięcia tych dwóch mm, hiperboli i funkcji liniowej. No i to będzie punkt o współrzędnych pierwiastek z dwóch i pierwiastek z dwóch y, na dwa. Tak? No bo widzimy, że tutaj będzie 1 4 1 4, no i połowa tego to jest 0707. 0, 7. Ale zobaczcie, że jakbym ten punkt skopiował, Ctrl C, Ctrl V, nada mu jakieś inne B tutaj wartość i zamiast dzielić ten pierwiastek z dwóch, to zrobię jego odwrotność, czyli zrobię 1 podzielić na pierwiastek z dwóch. No tak łatwo muszę przejść tutaj. Po prostu pierwiastek z dwóch, a teraz może trochę zmienię kolory, no bo to wszystko zaczyna się zacierać. Dam na czerwone, no zobaczcie, że ten zielony punkt, on jest pod spodem, to jest dokładnie ten sam punkt, co jest ten czerwony. Mogę tutaj jeszcze sobie po prostu te wartości wprowadzić. SQRT2 czyli pierwiastek z dwóch, I ja go sobie zrobię jeden przez. Ojku nie wyszło mi znowu SQRT2. I dam tutaj SQRT2 na 2. No to zobaczcie, akurat Desmos daje to samo rozwinięcie dziesiętne do pewnego momentu. No, porównajmy to z rozwinięciem dziesiętnym, jakie będzie w R. Zobaczmy, jak on sobie z tym poradzi. I dlaczego zwrócił nam Fałsz. No to jedziemy. Najpierw 1 przez pierwiastek z dwóch wyliczyłem w Desmos. No to powtórzmy tę operację w R. Ctrl C, Ctrl V. I powtórzmy to dla SQRT 2 przez 2. To jest ta druga wartość. Zobaczcie, że na początku do tych tam ilu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć do siedmiu miejsc po przecinku to jest to samo. Ale widać, musi się dziać coś dalej niedobrego, więc spróbujmy sobie to rozwinąć dalej, używając funkcji Print Default do 20 i zróbmy to samo teraz do sqrt t2 przez 2. No, to zobaczcie, że coś już się zaczyna różnić. Czyli do tego 1187, gdzie jesteśmy tutaj, no to mamy zgodność, r liczy dokładnie tak samo jak desmos, ale patrzcie tutaj dalej, na 20, na 19 miejscu po przecinku zaczynają się różnice. No i chodzi o to, że nie ma czegoś takiego w r, takiej liczby niewymiernej jak pierwiastek z dwóch. Jest tylko jego przybliżenie, przybliżenie... Pewnym rozwinięciem dziesiętnym. No i teraz w zależności czy zrobimy odwrotność tego rozwinięcia, czy zrobimy dzielenie przez dwa. No to się okazuje, że tutaj w tej arytmetyce na no liczbach zmiennoprzecinkowych trochę to inaczej wygląda. No więc, jeżeli porównujemy liczby całkowite, no to się spodziewamy konkretnego. W wyniku w R, czy ogólnie w językach programowania i to powinno się odbywać bez błędów, ale jak już porównujemy wyniki operacji matematycznych, które są prowadzone na liczbach rzeczywistych, które nie mają dokładnej reprezentacji w pamięci komputera, bo są zapisywane właśnie za pomocą liczb zmiennoprzecinkowych, no to Czasem warto o tym pomyśleć i stosować pewne zaokrąglenia przed porównywaniem liczb, no bo wiadomo, że one nie mogą być z zupełną taką stuprocentową dokładnością odwzorowane w komputerze. Pójdźmy o krok dalej. Wykorzystajmy do czegoś tę naszą umiejętność robienia. Zapisywania tych warunków. Zobaczmy, co to są wyrażenia warunkowe. Wyrażenia warunkowe składają się z słowa kluczowego if, czyli jeżeli, potem warunku ujętego w nawias okrągły, no i następnie instrukcji. I teraz ten prosty program robi coś takiego, że sprawdza, czy x jest mniejsze od y. Jeżeli tak, jeżeli to będzie prawda, sprawdźmy, czy x jest mniejsze od y, no to drukuje nam OK. No i faktycznie to OK zostało wydrukowane. Druga linia sprawdza, czy x jest równy y. No skoro x jest mniejsze od y, no to no wiemy, że x nie może być równe y i to jest fałsz. No więc to polecenie, żeby drukować OK, nie zostało w ogóle uruchomione. Zostało one w zupełności pominięte. Możemy taki negatywny wynik sprawdzenia, czyli warunek, który przyjmuje wartość fałsz, przechwycić za pomocą słowa kluczowego else. I ten program robi coś takiego, że najpierw sprawdza, czy x jest równe y. No i to jest nieprawda, dostajemy z tego fałsz, więc nie wykonuje tego, co jest w tej części kodu, cat ok, tylko rozpoznaje, że to jest przypadek przeciwny, i drukuje. Not ok. No i to faktycznie zostało tutaj wydrukowane na ekran. W takim układzie jesteśmy już zdolni, żeby tę naszą funkcję printer rozszerzyć o właśnie wyrażenie warunkowe. Chcemy zabezpieczyć naszą drukarkę przed tym, żeby nie drukowała zbyt wielu. No bo w tej chwili, no to zobaczcie, jeżeli ja sprowokuję moją drukarkę printer do wydrukowania słowa klakier, na przykład 100 razy. No to, to się wydarzyło, zajęło mi cały ekran, jakbym chciał zrobić 10 tysięcy razy, czy 100 tysięcy razy, czy miliony razy, a to bardzo łatwo się pomylić, bo na przykład milion, no to wystarczy 10 do potęgi szóstej, gdzieś mi się potęga omsknie, chciałem trójkę, a stawiam szóstkę, no to może się okazać, że taką funkcję szybko popsujemy, no chcemy dać pewien ogranicznik, żeby nie drukowała więcej niż 10 razy. No i ja w tym kodzie programu tej funkcji dałem takie ograniczenie w środku. Tutaj argumenty są takie same x i n, ale na początku jest sprawdzana wartość tego argumentu n. I teraz jeżeli n jest większe od 10, czyli mamy słowo kluczowe if, potem mamy warunek, o którym mówię, no to n jest przypisywane 10, czyli jeżeli ja tu wpiszę np. 12, to to wyrażenie będzie prawdą, no i wtedy n zostanie podstawione z tej mojej dwunastki na wartość 10, czyli mamy takie ograniczenie, można powiedzieć, jak się na skuter, na ciężarówkę zakłada ograniczenie prędkości, to my na funkcję printer zakładamy ograniczenie liczby drukowanych na ekran elementów. Robię run, no i teraz jeżeli ja spróbuję zrobić coś takiego printer klakier trzy razy, no to jest ok, no to jestem zachęcony, żeby to zrobić na przykład 6 razy. No fajnie. No to mówię teraz, no nie dobra, jak to idzie wszystko w porządku, no to zaczynamy pracowo, masową produkcję klakierów, dajemy sobie 1000 jazda. Tylko 10. No to ja się denerwuję, no to może dajmy 10 e, tutaj milionów, czyli 10 do potęgi siódmej. Mnie się okazuje, że tylko 10 klakierów zostało wydrukowane. No więc poznaliśmy dzisiaj po pierwsze pętlę, była to pętla FOR. Poznaliśmy funkcje, warunki pod i wyrażenia warunkowe, które z tych warunków korzystają. Także w takiej małej kompaktowej funkcji tutaj na 4 linijki kodu, łącznie z tym wiszącym na końcu nawiasem klamrowym, udało nam się zmieścić, zobaczcie, zarówno pętle która jest w tej linii jako całość? Udało nam się zmieścić warunek, który ujęliśmy w wyrażeniu warunkowym. Udało nam się zmieścić tutaj podstawienie, substytucję. Definicję funkcji nam się udało zmieścić, która została zapisana w obiekcie Printer. Także całkiem dużo różnych rzeczy w takiej prostej funkcji. Znowu mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, no to wiadomo, łapka w górę, subskrybujcie. No i widzimy się niedługo w nowym odcinku. Jeszcze nie wiem do końca, on będzie. Mam tutaj coś w głowie. Chciałbym przejść przez pierwszy użyteczny program, którego tutaj jakiś prototyp widzicie. Już sobie go zrobiłem, ale, ale zobaczymy, ile czasu sta, to mi starczy. Także do zobaczenia. Czekajcie na kolejne odcinki. Cześć.